Pani marszałek, Wysoki Sejmie, otóż kolega sprawozdawca i kolega wnioskodawca cytowali nieściśle moje słowa. Ja mówiłem jednoznacznie, że mamy do czynienia w ostatnim czasie, i to jest bezdyskusyjna kwestia, z próbą gloryfikacji Narodowych Sił Zbrojnych. Gloryfikacji, czyli nawet przecież nikt z panów posłów nie odniósł się do moich przypadków i przykładów, żadnych, dlatego że jesteście bezradni w sensie argumentacji. Ja chciałem tylko, bo to nie jesteśmy na debacie historycznej, ale na przykład przypomnieć, że referat żydowsko-komunistyczny wywiadu NSZ zajmował się między innymi rozpracowywaniem Ireny Sendlerowej, wybitnej działaczki PPS, która uratowała sama jej działalność setki Żydów, która była zgłoszona do Nagrody Nobla. Że Armia Krajowa i dowództwo Polski Podziemnej oskarżało NSZ o działalność rozłamową, dlatego że Narodowe Siły Zbrojne formalnie uznawały rząd londyński, ale nie podporządkowały się akcji scaleniowej i nigdy nie włączyły się do Armii Krajowej. Więc dżentelmeni nie mówią o faktach. Dżentelmeni je znają. Dżentelmeni mogą się spierać o interpretację tych faktów.